Przyjechałem właśnie do Okehampton. Jest to północna granica Parku Narodowego Dartmoor. Dzisiaj moim celem jest stary, kamienny krąg z ery brązu, a także najwyższe wzniesienie w południowo-wschodniej Anglii, czyli High Wilhays. Jest to może tylko zaledwie 621 metrów, ale mimo wszystko tak warto zobaczyć. I jak widać, mamy troszkę śniegu, a tędy już biegnie szlak na Dartmoor. A Dartmoor są to po prostu wrzosowiska. Są to wzgórza pokryte wrzosami. Temperatura w tym momencie jest w okolicach 0 stopni. Tutaj troszkę śniegu, ale w sumie nie jest tak dużo. Jest troszkę zimno w ręce, ale także widziałem, że właśnie w tych wyższych partiach leży tam już całkiem sporo śniegu. Teraz fajnie widać, ale wydaje mi się, że High Wilhays jest jeszcze właśnie za tymi wzgórzami. A po drodze możemy także spotkać kucyki. I jest ich tutaj całkiem sporo. Piękne są. A jak widzimy, jest ich tutaj całe stado. I jak widzicie, śnieg jest tylko tutaj wysoko. W tych wyższych partiach tego całego wrzosowiska Parku Narodowego Dartmoor. I powoli także wychodzi słoneczko, a jest godzina gdzieś tak po 11, także jeszcze kawałek i będzie kamienny krąg. I oto jest kamienny krąg 9 kamieni, ale taki mały jakiś. Mi się wydawało, że będzie większy. Ten krąg nosi w sumie dwie nazwy, 9 panienek albo 17 braci. I jest związany z pogańskimi obrzędami kultu słońca, zwłaszcza przesilenia letniego. Najprawdopodobniej na czubku którejś z tych kamieni pojawiało się wschodzące słońce. Na Dartmoor jest bardzo wiele takich kamiennych kręgów. Niestety zostały one wszystkie zniszczone w czasach średniowiecza i dopiero pod koniec XIX wieku zostały odrestaurowane. Historia, moi drodzy, historia. A gdzieś tam na horyzoncie jest kolejny cel mojej dzisiejszej wędrówki. High Wilhays. Ale gdzie? Ho, 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 daleko, daleko jeszcze. A zatem żegnajcie, druidzi, i oto już czas w drogę. Przede mną jeszcze około jakieś 4 km drogi. Jakieś mniej więcej 200 metrów różnicy wysokości. A ja teraz już powoli wchodzę na tereny wojskowe. I tutaj brytyjska armia od 200 lat urządza ćwiczenia ze strzelania. Także najpierw, zanim tutaj się dostaniemy, należy sprawdzić właśnie na stronie rządowej, czy nie strzelają. I z tego co widziałem, to najbliższe zawody będą, znaczy zawody ćwiczenia, najbliższe ćwiczenia będą dopiero we wtorek, a dzisiaj jest piątek, także jest bezpiecznie. Nie dostanę kulki. Taki zimowy pejzaż i ta góra przed nami to jest prawdopodobnie Jestor, a High Wilhays będzie kawałek za nią. Im wyżej, tym bielej. Zrobiło się biało i góra Jestor okazuje się jest dopiero tam. Jeszcze niezły kawałek drogi. A krajobraz coraz piękniejszy. Jednak Dartmoor w zimie to ma coś w sobie. Z tyłu Jestor, a przede mną już powoli High Wilhays. Właśnie gdzieś tam. I dokładnie tutaj, High Wilhays, 621 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższe wzniesienie w południowo-wschodniej Anglii. Niestety nie jest to miejsce, w którym śnieg leży przez cały rok. A szkoda.
I okej, mamy to High Wilhays na dachu Dartmoor. Wyżej w tej części Wielkiej Brytanii już nie można. 621 metrów. Tyle co nic, ale zawsze coś. Nie ma co ukrywać, ale góra jest, reprezentuje się bardziej spektakularnie. Jest ona tylko 2 metry niższa, czyli ma 619 metrów. Jest to jedna wielka skała, która popękana wskutek korozji. I teraz mam tutaj taką wielką hałdę kamieni. Dokładnie. Tak to wygląda z bliska już. No i dobrze, moi drodzy. Mamy to. Jest tor 619 metrów nad poziomem morza. Dokładnie w tym miejscu tutaj. Jest? Jest tor, jest. Dokładnie, jest. Jak zapewne widzicie, to zejście tędy nie jest zbytnio proste. Jest to takie małe pole minowe wprost, ale kiedyś tędy wchodziliśmy na wschód słońca o 5 rano. I udało się. I wtedy też było ciężko, a w dodatku było ciemno. I oczywiście był śnieg. No dobrze, moi drodzy. Tutaj się śnieg już powoli kończy. Ja cały czas chodzę po czyichś śladach. Tutaj ogólnie teren jest bardzo podmokły, jedno wielkie bagno, ale na szczęście jest troszkę zamarznięte, także udaje mi się zejść. Także cóż, jeżeli ktoś obejrzał ten odcinek i się podobał, no to wiecie co robić. Także do następnego razu. Pozdrawiam i na razie. I tylko słychać jak trzeszczy lód pod nogami. To jest skrzypienie lodu, a ten bagno. I oczywiście cały czas miałem na myśli Anglię południowo-zachodnią i chyba się machnąłem parę razy, także wybaczcie, zdarza się.